Każda propozycja, która jest w stanie nas wyprowadzić z jednej strony z tego klinczu, z drugiej strony, która jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której nie będziemy mieli dwóch równoległych sejmów, jest warta rozważenia. My jesteśmy w tej chwili chyba w jakim najostrzejszym kryzysie politycznym, bo w takim najbardziej skrajnej sytuacji to może być w ten sposób, że od 11 stycznia będą równolegle obradować dwa sejmy w Polsce. Jeden sejm złożony z większości, czyli z Prawa i Sprawiedliwości. Na sali kolumnowej. Na sali kolumnowej i z drugi sejm z pozostałych posłów opozycji. No chyba nie trudno sobie wyobrazić. W zasadzie jest jedno. Właśnie, nie trudno sobie wyobrazić, że po pierwsze w ten sposób zostałaby zlekceważona wola bardzo wielu obywateli tego kraju, dlatego że przypomnę, że 62% Polaków głosowało na inne ugrupowania niż Prawo i Sprawiedliwość. Po drugie, mielibyśmy sytuację wizerunkową z punktu widzenia Polski dość dramatyczną. Zwłaszcza, że ten spór jest mocno idiotyczny. No, to znaczy, tak. Przecież Prawo i Sprawiedliwość i tak ma większość. Dokładnie. Prawo i Sprawiedliwość sobie, co będzie chciał. Prawo i Sprawiedliwość ma chodzi większość. Chodzi tak naprawdę o chodzi szczegół, o coś, co nazwaliśmy wolą polityczną i brak woli politycznej ze strony PiSu. Tak, chodzi o pokazanie, kto ma większą siłę i kto potrafi wymusić, kto tu rządzi. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.